pani, pani, pani też. Za co? I pani. Za co? Tak ogólnie. Jak to ogólnie? Na pewno mają państwo coś na sumieniu. To jest prawda. Kto? Przecież akt oskarżenia, jakieś inne. Gdzie jest jakiś akt oskarżenia? To jest całkowite bezprawie. Jestem prawym obywatelem tego kraju. Czy pan uprawiał prawo, skoro pan prawi o bezprawie? Jestem prawym obywatelem tego kraju. Pan uprawiał wypraszowanie pieniędzy, chyba jeszcze tysiąc innych złych myśli. Złotych myśli, złych myśli. Tak, tak, on ma rację, idę z panem. Tylko niech pozwoli mi się pani umalować. Dobrze, poczekam. Pana radzę to samo. Umalować się i ubrać. A panią aresztujemy za szpiegostwo na rzecz obcych mocarstw. Jestem prawym obywatelem tego kraju. Skończony? Idziemy. Idziemy. Tylko zamknij okno. Ja jestem prawym obywatelem tego kraju. Dokąd? Do Ameryki. Przez okno? I okno. Tylko zamknij okno. My się tym zajmiemy. Jak państwo wrócą, wszystko będzie na swoim miejscu. O ile nie wybuchnie wojna.
sekretarzu. Może kawę? Tak, poproszę. Z mlekiem? Panie sekretarzu, tak. Pan Wołoszczyk chce się z panem widzieć. Tak, tak. Z mlekiem? Wołoszczyk. Od pana lektora. Chcę wiedzieć, jak idzie budowa kliniki. Z mlekiem? Wołoszczyk z mlekiem? Nie, kawa z mlekiem. Zobaczy się pan z nim? No, tak, tak. W gabinecie. A kawę donieść? Kawę? No, to z mlekiem. A, tak, tak. Poproszę. Dzień dobry, panie sekretarzu. Jak idą prace? Pan sekretarz raczyłby zareportować panu rektorowi, bo pan rektor chciałby wiedzieć i... Ach tak, tylko widzi pan, mamy pewne braki, by nam się przydało więcej pieniędzy. A właśnie ja w tej sprawie. Tu mam pieniądze. Proszę. Z panem wszystko dobrze? Tak, oczywiście. Panie sekretarzu, przyniosłem kawę. Ale ja nie lubię mleka. Ale taką pan zamawiał. Ale chyba ja wiem lepiej, co mówiłem, tak? Tylko, że ja dokładnie pamiętam, że prosił pan o kawę z mlekiem. Proszę pana, ja jestem urzędnikiem państwowym i ja wiem lepiej. Wpadnie pan? Tobie już wystarczy. Porozmawiacie później. Ile razy jeszcze będziesz mi przerywał zabawę? Oddaj pieniądze. Oszukałem cię kiedyś? Tak, tak, ciągle mnie oszukujesz. Pieniądze mają być w najbliższy piątek. W najbliższy piątek mają być i ostatni raz ci to powtarzam. Dobrze? Idź już teraz. Pan podsłuchiwał? A pan ma kłopoty. Pan podsłuchiwał? A podsłuchiwałem, bo pan posłucha. Widzi pan, mnie też bardzo interesują pieniądze. Lubię swoją pracę, żebym nawet ją kocham i tak samo kocham również pieniądze. I widzi pan, chciałem pomagać ludziom, założyć fundację dla takich ludzi jak pan i ja. Bo widzi pan,
Niektóre pieniądze, że tak powiem, są brudne i należy je wyprać przed następnym użyciem. I widzi pan, przydał mi się wspólnik, którego dostrzegam w pańskiej osobie, bo tak mi się wydaje, że zna się pan na tym lepiej ode mnie. Ja widzę mleka. Dzień dobry. Dzień dobry. No to mogę mieć kilka pytań co do wyjazdu? No, oczywiście. O co chciałby pan spytać? A może zacznę od podstawowego pytania. Gdzie będzie organizowany wyjazd? Dzieci wybiorą się do Zakopanego. A jak się tam dostaną? Pojedziemy koleją. Mógłby pan jakoś rozwinąć wypowiedź? Będziemy jechać przez parę godzin, wszyscy w jednym przedziale. A skąd państwo wiedzą, które dzieci są najbiedniejsze? Można je zgłosić na listę. Ale skąd państwo wiedzą, że rzeczywiście są najbiedniejsze? A, no to sprawdzamy to przez wizytę w ich domach. Dobrze. W takim razie płacić 10 tysięcy złotych? Ile? 10 tysięcy. Oczywiście, przepraszam za moją reakcję, ale po prostu nikt nie wpłacił aż takiej sumy. Nic się nie stało. Im się to bardziej przyda. Przepraszam, czy mógłby mi pan pomóc? Ten kufer jest ciężki i byłabym niezmiernie wdzięczna, gdyby pomógł mi go pan nieść. Proszę pana! Słucham. Kufer. Proszę mi pomóc z tym ciężkim kufrem. Jest pan jedynym mężczyzną w promieniu 3 metrów, a damie nie wypada krzyczeć. Widzi pan, przeprowadzam się. O tam. Do niedawna mieszkałam po drugiej stronie parku. Jednak musiałam odejść od mojego byłego męża. Chama, impertynenta, podrywacza i gbura. Pan sobie wyobrazi. Podniósł na mnie głos. Przepraszam, jeśli się zbytnio uniosłam. Nie no, nie ma problemu. Pomóc pani zanieść te kufry aż do domu. A gdyby pan mógł, byłoby mi bardzo miło. Mieszkam niedaleko. Dobrze. Z wielką chęcią pani pomogę. Nie miałem okazji się przedstawić. Jestem Alfons. Budzisz. Zofia. Zofia. Fuj. Łazarska. Po mężu. Miło mi będzie zmienić nazwisko. Thank you.
No. Zdaje mi się, że to jest mój nóż. Sądząc po tym, jaki jest tępy, z pewnością. Sądząc po tym, jak ci jest potrzebny również. Panowie, skończcie te impertynencje. Jesteście moimi gośćmi. A ty, smarkaczu, jak się odnosisz do pana sekretarza? Przepraszam. Właśnie. Pani Gagarzyno, gdyby nie te pani wtorkowe obiady, to naprawdę chyba bym szczezł. To jest po prostu coś niesamowitego, co pani w kuchni wyprawia. Stanowczo za mało pan dba o siebie. Jeżeli nawet nie umie pan gotować, powinien pan przynajmniej jeść w dobrych restauracjach, których nie brak w tym pięknym mieście. A proszę pani, na to trzeba głowę pieniędzy. Właśnie, pieniędzy. Potrzeba pieniędzy, prawda, panie Alfons? Co cię ugryzło? Co? Nie wiem. Umarł. Mamy z pani synem pewne, że tak powiem, interesy. No. Interesy? Mhm. Myślicie, że ja głupia jestem? Już dawno się domyśliłam. I pewnie macie same kłopoty. Nie, nic nie mamy. I tu tkwi problem. Nic nie mamy. Długi mamy i kłopoty, tak? Mieliśmy pewne plany, perspektywy na przyszłość. Chcieliśmy otworzyć, handlować bydłem na Dzikim Zachodzie. Albo szukać tam złota, ale nic jak na razie. Herbatki się pan sekretarz napije? Właśnie. Na przykład plantacja herbaty we wschodnich Indiach. To byłby pomysł. Pani Gagarzyna, jak pani coś powie, to po prostu... Mhm. Nie sądzi pan, że to, cóż, dosyć utopijne plany? Znaczy utopijne. Albo poczekajcie. Albo otwórzmy przytułek dla bezdomnych. Będziemy mieszkać pod miejskiej willi i odbierzemy mnóstwo kościelnych i państwowych odznaczeń, a potem zestarzejemy się i odejdziemy żegnani przez miliony ludzi. Tak? Nie. Albo napadnijmy na katedrę wawelską. To by było zabawne, co? O, to by się mogło udać. Mój chrzestny tatuś znał Wyspiańskiego. Plany dla niego rysował. A teraz zna ludzi, którzy pilnują na Wawelu. Ma klucze. Można by zrobić woskowe odciski. Oj, mama. Ty chyba trochę za dużo do uciechy chadzasz. Co się gapisz? Nie gapię się. Myślę. Nie wyglądasz, jakbyś myślał. Boże, w życiu nie wypiłem tyle kawy. Idziemy? Dokąd? Może ty coś wymyśl. Kiedy? Mówiłeś coś o pieniądzach. Mówiłem. Jakiś plan? Tydzień temu porzuciłem wymyślenie planów. Chcesz się poddać? Co? Chcesz się teraz poddać? Nie. Niedziela. To ostatnia niedziela. Dobra, wiem, że skończyłeś UJ, ale teraz nie jest czas na filozofię. Obmyślamy plan. Po jaką cholerę ci pieniądze? Napiłbym się jeszcze kawy. W sumie... Moglibyśmy otworzyć plantację kawy w Brazylii, co nie? Wiesz, chodzilibyśmy w bawianych szortach, koszulach i wiesz, byłoby super. Szum morza, słoneczko, piękne brazylijki dookoła. Co nie? Sam na to wpadłeś? No jasne. Ale nie no, naprawdę z kawy mogłyby być niezłe dochody, wiesz. Tylko skąd wziąć na te pieniądze? Czekaj. O, może obróbmy bank. Super, wiesz, zamaskowani, tak, jest! Genialny pomysł! Jezu, ale... Ta kawa to naprawdę jest niezły pomysł, no ja ci mówię, no... Nie! Wiesz, pozwól mi coś sobie uświadomić. To jest gówniany pomysł. To jednak nic się nam nie udaje, no. Popatrz na nas. Siedzimy na jakimś zadupiu i nawet nie mamy czym za tą kawę zapłacić. Pięknie. Wiesz, siedziałem kiedyś w więzieniu. Wiem, twoja mama mi mówiła. A powiedziała ci czemu? Pewnie za długi. Sam jesteś za długi, to jest sprawa polityczna. Czy mogliby panowie tak nie krzyczeć? O Boże, to pani. A, to znaczy, tak, pani. A
może i dobrze, że panowie tak krzyczeli. Tyle się dowiedziałam. No, to wy się znacie? Tak, poznaliśmy się, że tak powiem, przypadkiem. Może się pani dosiądzie, tu mój kolega Marian. Z przyjemnością. Miło mi. Zofia. Mnie jeszcze milej. Jesteście jacyś zmarnowani. Co się robiło? Chcecie kawy, herbaty, a może wina? Nie? To dobrze, bo nie mam. Miałeś kupić. Myśleliśmy... Nad czym myśleliście? Myśleliśmy? Ja myślałem. On znowu myślał, że myślał. Ja lepiej wiem, co myślę. Co sobie myślisz? Cicho, myśleliście całą noc, nic nie wymyśliliście. Nic to nie. Wymyśliliśmy... Co wymyśliliście? Że może... Jak długo będziecie siedzieć? O nie, 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 nie. Tym razem nikogo nie zamknę. Mówisz, mamy już pewne doświadczenie. Nie pytam, czy was zamkną, tylko kiedy was wypuszczą. My się nie strasznie męczący. Jeśli nie ma doświadczenia, to wiadomo. 29 marca wejdzie na polski rynek nowa waluta. Nowa waluta? Wspaniale! Dlaczego? Możemy podrobić monety, wprowadzić je na rynek. Przecież ludzie nie będą potrafili odróżnić fałszywek od oryginałów. A jak zamierzasz to zrobić? Czy w gazecie jest opis, jak będą wyglądały monety? Jest. Nic prostszego, jak pod pozorem założenia komórki partii. Gdzie można kupić takie matryce? Najlepsze matryce są w Gdańsku i w Niemczech. Ja się na tym znam. Dobra, Marian, pojedziesz do Gdańska po matryce. Nie. Niech Wilhelm pojedzie.
Nie ufam. Ty to jest. Przepraszam, byłby pan łaskaw podsunąć mi pod nos inne strony gazety, gdyż nauczyłem się już na pamięć treści, którymi raczy mnie pan w milczeniu od początku podróży. Przepraszam, ależ oczywiście mogę. Mogę nawet podzielić się z panią gazetą. Nie, dziękuję. Świat dookoła wydaje mi się o wiele ciekawszy niż to, co piszę w tym szmatławcu. No, w istocie tak pewnie jest. Zwłaszcza kiedy jest się młodym i pięknym jak panienka, świat może wydawać się niezwykły. Nie jestem taka, jak się panu wydaje, ale dziękuję za komplement. A wie pan, że to nie jest moja prawdziwa skóra? Pod spodem mam futro, jestem kotem. A pan, jakim jest zwierzęciem? To już zapytanie. Może psem albo wilkiem. A dokądże to panienka droga jedzie? A do stolicy. A pan? Ja do Gdańska. Ale zatrzymuję się na jedną, dwie noce w Warszawie. W sprawach biznesowych. I towarzyskich? Towarzyskich? No nie bardzo. Jestem skromnym człowiekiem, urzędnikiem i mało towarzyską osobą, co mam nadzieję, panienka mi wybaczy. Ależ wybaczam. W dzisiejszych czasach osobom towarzyskim nie należy ufać. W dzisiejszych czasach nikomu nie należy ufać, droga panienko. Jak jeszcze raz nazwie mnie pan drogą panienką, to odgryzę panu nos i wyrzucę przez okno. Cóż to za impertynencja? A tak tylko chciałam sprawdzić, jak pan zareaguje. Filcek z panienki. A z pana cicha woda. Nie rozumiem, po co mnie tutaj wiozłeś. Mamo, to jest przyszłość. Założymy partię. Już niedługo oni będą mieli pełną władzę, a my będziemy z nimi. No właśnie. Wawel mogę z tobą okradać, ale partii w naszej ukochanej ojczyźnie nie będę zakładać. Mamo. Połowa faszystów to goście, którzy wpadli na dokładnie taki sam pomysł, co my. Gdy zgarnęła ich policja, mówili,
myśli, że naprawdę chcą założyć partię i zostać faszystami. No i zostali. No właśnie, właśnie. Jaki pomysł? Fałszowania pieniędzy za pomocą matryc. A, tak. I skoro już mamy te matryce, to co nam stoi na przeszkodzie, żeby założyć tą cholerną partię? Nie zamierzam czesać się jak oni, ani ubierać się jak oni, ani myśleć jak oni, choćbym miała skończyć w więzieniu. No właśnie. Dobra, ja zostaję faszystą, czy wam się to podoba, czy nie? Wy idźcie sobie gdzie chcecie. No właśnie. Ale gdzie mamy iść? Co jest? Wygląda, że jakbyś ducha zobaczyła. Nie no, nic się nie stało. Nie, wszystko jest super, w najlepszym porządku. Tylko nasz drogi przyjaciel Wilhelm wzbudził podejrzenia w złotnika. Który zawiadomił policję. I co, wsadzili go? Mógłby się trochę bardziej przejąć. Czy ty naprawdę myślisz, że ten kijek nie wsypie nas przy pierwszej lepszej okazji? Kiedy tylko siądzie na tyłku, a policja zada mu jakiekolwiek pytanie, na przykład skąd pochodzi? No to lepiej niech zamilknie i już nic więcej nie mówi. W każdym razie nie wsadzili go. Wręcz przeciwnie, naprawdę uwierzyli, że chcemy założyć partię faszystowską. Dali mu krzyżyk na drogę. Dla nich im więcej faszystów, tym lepiej. Dzieciakom pozwoliliby założyć partię, nie tylko chciały. To byłby widok. Przedszkolaki bawiąc się matrycami do wybijania swastyk w piaskownicy. Dobra, ale co z tym Wilhelmem? Zmył się do Wiednia. I stamtąd wysłał to. Boże, nie błędów ortograficznych. Jak wróci, dam mu lekcję. Zorientował się, że chcemy fałszować pieniądze i teraz te pieniędzy. No to odpalę mu dam stówkę czy dwie. I o to nawet tyle nie mamy, a chcę 10 000. A przecież my nie zrobiliśmy nic złego, przecież jak może nam coś udowodnić? No nie ma dowodów. A jak ty im wytłumaczysz, że chcieliśmy kupować matrycę do wybijania monet? Że naprawdę jesteś zapalonym faszystą i chcieli założyć partię? Dobra. To co jeśli sypnie? Nie wiem. Muszę tam jechać i go zabić. Ja mam go zabić? Tak. Czemu ja? No? Niech pojedzie ktoś inny, niech pojedzie. No Wilhelm niech pojedzie. Idioto, przecież on tam jest! Nie wiem, uduś go, spal, utop, cokolwiek, wywołaj wojnę! Może tego dosyć rozumiesz? Tyle każdym razem, jak trzeba coś zrobić, mnie wysyłasz! Dobra, to jest ostatni raz, jak odwalam brudną robotę za ciebie. Podjąłem się eksperymentu. Otóż zaobserwowałem, że jeden z kierowników budowy ma szczególnie wiotki kręgosłup moralny, który mięknie na widok pojedynczego nawet banknotu. Postanowiłem sprawdzić, jak daleko jego umiłowanie pieniądza jest w stanie go doprowadzić. Pierwszym krokiem było dostarczenie mu nieograniczonej gotówki jako fundusz do budowy kliniki. Gdy zauważyłem, że pan Alfons rozpoczął własne szemrane interesy, między innymi prowadził fundację zbierającą pieniądze na wakacje dla biednych dzieci, postanowiłem mu rzucić świeże mięso w postaci czeku.
swoich prawach. To jest koniec wojen, koniec ciemiężenia. Historyczny moment, człowiek wychodzi z cienia. Dziś w telewizji mówili, że Bóg umarł. Cały ten świat to jego wielka trumna. Koniec wojen i pogoda bezchmurna. I tak nikt już dawno nie chciał starego durnia. Zawsze z nami. Jutro będą zawodziły na jego pogrzebie. Obie będą się modliły, by Bóg skończył w niebie. Dziś w telewizji mówili, że Bóg umarł. Cały ten świat to jego wielka trumna. Koniec wojen i pogoda bezchmurna. I tak nikt już dawno nie chciał starego ducha.